Cześć! Witam Cię w kursie Jak Schakować Angielski, w którym dowiesz się, jak szybciej i lepiej uczyć się języka angielskiego. Lepiej, czyli jak zapamiętać słówka na dłużej i jak skuteczniej korzystać z gramatyki na co dzień, ale też od święta. Na początku chciałbym powiedzieć Ci, czego możesz spodziewać się po tym kursie, czego się w nim nauczysz i dlaczego podzieliłem go na takie trzy, a nie inne części. Natomiast zanim poznasz siebie, dostępne metody nauki i wszystkie triki, haki i tak dalej, chciałbym, żebyś też poznał mnie. To cześć raz jeszcze. Nazywam się Rafał Tondera i chciałbym powiedzieć ci co nieco o sobie, żeby, mam nadzieję, zbudować trochę twoje zaufanie. I spokojnie, nie chodzi mi o to, że w najmniej oczekiwanym momencie wbije ci nóż w plecy. Chcę po prostu. Żebyś wiedział, że naprawdę wiele czasu poświęciłem nauce języków i nauce o nauce języków. I chciałbym ci tę wiedzę teraz przekazać. Pracuję jako tłumacz, lektor i konferencjer. Zajmuję się językami angielskim i niemieckim, no i oczywiście polskim. Jestem też trenerem wymowy, na przykład wtedy, kiedy jakiś aktor albo piosenkarz chce lepiej mówić albo śpiewać po angielsku. Jestem też autorem kilku szkoleń językowych z angielskiego i z niemieckiego, na przykład z języka biznesowego, i autorem podręcznika do angielskiego. Takiego trochę na luzie, trochę z przymrużeniem oka. Prywatnie uwielbiam uczyć się języków obcych. Również w ramach hobby, czy czasu wolnego. Próbowałem swoich sił z nawet hiszpańskim i Esperanto, ale było to dawno temu i nieprawda. A teraz zakochałem się po prostu w językach azjatyckich. Uczę się obecnie japońskiego i mandaryńskiego. No, w kolejce czeka koreański. A miałem nawet drobny skok w bok z epigrafiką starożytnych majów. Generalnie jestem nieco surowym belfrem to przez ten niemiecki, ale też dlatego, żeby motywować, no powiedzmy sobie, leniuszki. Natomiast wyznaję zasadę: jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Czytam, że mogę zaprowadzić ucznia do wodopoju, no ale do picia go nie zmuszę. I o co chodzi? Chodzi o to, że z przyjemnością pokażę Ci wszystkie metody nauki, powiem Ci, jak uczyć się lepiej, jak uczyć się szybciej, jak zapamiętywać na dłużej. Ale przecież no, nie będę stać nad Tobą z linijką i lać Cię po łapach, jeśli tego nie zrobisz. Bo to jest szkolenie online. Byłoby to dość trudne. Mam jednak nadzieję, że podczas tego kursu znajdziesz dodatkową motywację i inspirację oraz, że zakochasz się w nauce języków... Przynajmniej tak samo jak ja, i że ta siła właśnie popchnie Cię do tego, żebyś wykorzystał moje, a wtedy w zasadzie już nasze triki do nauki języków obcych. A co znajdziesz w tym kursie? Na początku chciałbym, żebyś wiedział, na czym w ogóle polega proces nauki języków obcych. Oczywiście, nie będę Ci tutaj streszczać pięciu lat moich studiów, ale nauka języków trochę przypomina mechanikę samochodową. Bo jeśli chcesz naprawić silnik, to powinieneś wiedzieć, jak działa cały samochód, przynajmniej trochę. I podobnie tutaj, jeśli nauczysz się, na czym polega uczenie się języków, to będziesz w stanie robić to szybciej i lepiej nauczysz się angielskiego. No, może to kiepska analogia, ale i tak to omówimy. Ale, zanim zaczniemy reperować silnik, jedziemy dalej z tą metaforą. To warto określić model naszego samochodu, prawda? Dlatego zrobimy sobie taką drobną autoanalizę, żeby określić, jakim rodzajem ucznia jesteś. I nie chodzi mi tutaj o jakieś psychotesty z brawo, chociaż one też były fajne. Przeanalizujemy sobie twoje nawyki, motywacje i postaramy się wybrać najlepszą ścieżkę nauki na podstawie twoich doświadczeń, możliwości, warunków itd. itd. A propos nawyków: kto nigdy nie złamał postanowień diety, niech pierwszy rzuci kamień. I pewnie są takie osoby, ale chodzi o to, że każdemu zdarza się drobny cheat day. Generalnie lenistwo, brak motywacji, zabieganie, zwątpienie we własne siły, to dotyka nas wszystkich, nawet celebrytów i influencerów, nie że jakich znam. Ale dlatego podpowiem Ci, jak sobie poradzić w chwilach takich słabości właśnie. Oczywiście... Jeśli to jest tak zwana grubsza sprawa, to warto pomyśleć nad indywidualnymi sesjami, np. u psychologa czy psychoterapeuty, i jestem tu jak najbardziej poważny. Ale jeśli chodzi o walkę z takim naszym no, drobnym leniem, to myślę, że jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Dużą część kursu poświęcę różnym metodom nauki języków, i wszystkie mają bardzo podobne cele to znaczy no, nauka języka angielskiego, ale każda z tych metod Skupia się nieco na czym innym. A skoro będziemy już po tej naszej autoanalizie i będziemy wiedzieć, jakim jesteś rodzajem ucznia, to będziemy w stanie dość łatwo dopasować najlepszą metodę nauki dla ciebie. Albo metody, bo jak pewnie wiesz, żadna z tych metod nie jest idealna. I wreszcie, ostatnia część kursu poświęcona będzie wyłącznie dodatkowym sposobom nauki języka angielskiego. Omówimy sobie takie. Te mniej i bardziej konwencjonalne metody, dlatego już teraz możesz przygotować sobie cały bloczek kartek samoprzylepnych, cukierki, tor do biegania i takie inne, wiesz, typowe gadżety do nauki języka angielskiego. Wiadomo, tym naszym rdzeniem procesu nauki języka angielskiego będzie jakiś podręcznik, albo na przykład kurs online czy na żywo z lektorem. To jest kwestia do wyboru. Natomiast zawsze warto dorzucić sobie kilka drobnych trików, sposobów, metod, zwał jak zwał, które pomogą ci lepiej zapamiętać materiały z lekcji, czy rozszerzą temat z zajęć, na przykład o nowe słówka. Albo pomogą ci rozwinąć na przykład mówienie, słuchanie, to w czym czujesz się trochę niepewnie. No to co? Jak na wstęp, to chyba nieźle. Lecimy z pierwszą lekcją. Do usłyszenia!